Cześć, z tej strony Szalona Szynszla i dzisiaj taki filmik podziękowanie Nie jestem u siebie, tylko u Fright in Night No, zapraszam do jego kanału, on ma lepszy mikrofon, więc u niego nagrywam No i tak, podziękowanie Wczoraj, czyli 27 września Na moim kanale strzeliło 1000 subskrypcji Z czego jestem bardzo dumna i jestem Wam za to bardzo, bardzo, bardzo wdzięczna Dzisiaj z Lukiem nie jestem, jako że nie jestem u siebie, ale za to poznajcie Sissi Sisi to kicia. Zobaczcie jaka jest ładna, ma takie oczka żółciutkie. No ale dobrze, już jej nie będę męczyć. Tak, e, więc tak, tysiąc subskrypcji. Szczerze mówiąc, nie sądziłam, że do tego dojdzie. E, jak zaczęłam robić filmiki, to wiadomo, no szło powoli. Potem zaczęłam robić e, tajemnice Simów, to, to zaczęło iść troszkę szybciej. Sisi mi ogonem. No sioko, sioko tak. E, tak, ale teraz już jest nas tysiąc. I jestem bardzo szczęśliwa, zresztą to chyba po mnie widać. No i pomyślałam, że zrobię coś specjalnie dla Was właśnie na te 1000 subskrypcji. Tylko się zastanawiam, co byście chcieli, bo mogłabym nagrać jakiś challenge z The Sims 4, na przykład Asylum Challenge, no jest całkiem fajny. Albo mogę zrobić QA, ale to jeżeli napiszecie odpowiednią ilość pytań pod, 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 tym, pod tym filmikiem, to znaczy tak, ja napiszę. Czy chcecie The Sims 4, jeden komentarz, drugi napisze. Czy chcecie QA, no i będziecie lajkować. Jeżeli chcecie QA, to przy okazji piszcie od razu pytania. No, jak się zbierze odpowiednia pula pytań, to będzie QA. A jeżeli będzie pod tym i pod tym dużo łapek w górę i komentarzy, no to będzie jedno i drugie. Także to jest Wasz wybór. Będziecie mieli to, co, to na co zagłosujecie. A i tak. Już podziękowałam. Jeszcze takie mało ogłoszenie, że kończą mi się wakacje, więc odcinki, tajemnicy, simów nie będą się pojawiały tak często, ale będę się starała je wrzucać w miarę regularnie, tak raz w miesiącu. No, myślę, że to też dobrze wyjdzie na całą serię. Bo niestety tak już troszeczkę miałam zmęczenie materiału i ciężko mi się robiło ostatnie odcinki, a dzięki temu, że będę miała więcej czasu na przygotowanie, więcej czasu na wymyślenie moich jakichś przemyśleń do tych filmików, no to będzie też i pewnie ciekawiej. A tak, oprócz tego właśnie, jak już wspominałam, jestem gościnnie u Fright in Night. Jeżeli chcecie wejść na jego kanał, on na razie nic nie nagrywa, ale ma kilka creepypasta. Wiem, że wy lubicie creepypasty, no i takie straszne opowiadanie, więc jeżeli chcecie, to wchodźcie, dam link w opisie. E, tak, i to było na tyle, ale jeszcze mam jedną rzecz, bo pewna osoba prosiła, żebym ją pozdrowiła, więc e, Julio Stick, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. E, dziękuję za miłe komentarze. Zresztą dziękuję Wam wszystkim za miłe komentarze i Was wszystkich też pozdrawiam. No i do zobaczenia w następnym odcinku tajemnic Simów. On będzie w sobotę i to będzie taki ostatni odcinek w trybie wakacyjnym. No, ale będą się pojawiać jeszcze gameplay, także. No myślę, że będzie fajnie. Dziękuję wam jeszcze raz bardzo, 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 bardzo serdecznie i mam nadzieję, że to jest pierwszy tysiąc i nie ostatni. Także pa pa. Do zobaczenia.